Dzień dobry, witam w sekcji słowniczek. E, przypuszczam, że dla większości z Was e, terminy, jak dwukrotnie kliknąć, przeciągnąć, przytrzymać, zaznaczyć, są e, znane, ale e, może nie dla wszystkich. W związku z czym tutaj postaram się pokazać, co to znaczy, e, e, jakie są podstawowe e, rzeczy związane z obsługą komputera, które przypuszczalnie będą pojawiały się lub pojawiły się w naszym przewodniku po programie montażowym Shotcut. Zapraszam. Podwójnie kliknąć. Wybrać Przytrzymać lewym przyciskiem i przesunąć. Tak samo to również się odnosi do przenoszenia. Wybieram, przytrzymuję lewym przyciskiem myszy i gładzikiem przesuwam, czyli dodaję na przykład klip tutaj do listy odtwarzania. Mogę również zobaczyć właściwości, kliknąć prawym przyciskiem myszy, to znaczy naciskam i wyskakuje mi całe menu rozsuwane. Mogę z tego wybrać coś, na przykład usuń i klikam albo normalnie, albo w kładźnik. Przyciski na klawiaturze, spacja do odtwarzania. Film się odtwarza, spacją zatrzymuje. Bardzo ważny skrót. Jeżeli chcę cofnąć ostatni ruch, kiedy mi się coś nie udało, Ctrl i Z. Razem naciskane. Przyciskam Ctrl, Z. Cofam ostatni ruch. Mogę usuwać również przyciskami Backspace albo przyciskiem Delete nad, u mnie na klawiaturze nad Backspace. Mogę również czasem coś zaznaczyć. Jeżeli chcę zmienić nazwę, mogę sobie tutaj postawić kursor na końcu, przytrzymuję lewym przyciskiem myszy i zaznaczam. Tak? Zaznaczam w związku z czym podświetla mi się całość i mogę od razu na przykład napisać tytuł. Tak?